Obywatel Nowak, ubierajcie się, idziecie z nami. Co się dzieje? Nie interesujcie się. Co się stało, mama? Nic takiego, wracajcie do łóżek. Szybciej. Nie ma telegramka, tylko cały czas przemawia jakiś pan w ogóle. Sygnału też nie ma. Co z tatą? Aresztowali go. Jak to? Za co? Za działalność przeciwko władzy. Zostańcie w domu, ja pójdę się czegoś dowiedzieć. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu... Mojego też aresztowali. Przyszli w nocy, jak jeszcze spaliśmy. Co z nami teraz będzie? Nie wiem. Musimy być silne. Kiedyś przecież musi się to skończyć. Tatuś wróci. Zobaczysz. Dowiedziałaś się czegoś? Niestety nie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Przywiozłem wam troszeczkę wałówki ze wsi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Wejdź proszę. O, dziękuję. Dlaczego jesteś taki nieubrany? Wiesz, to dla... W hołdzie dla moich kolegów górników, którzy zginęli w kopalni Wujek. No niestety nadszedł bardzo trudny czas dla naszego kraju. Musimy się wszyscy mocno wspierać. Już pierwsza gwiazdka na niebie. No to połamę się na matki. Życzę ci, żeby ten dramat jak najszybciej się skończył. Trzeba wierzyć, że będzie lepiej. Wiara w lepsze jutro została ostatecznie urzeczywistniona. W 1983 roku stan wojenny został zawieszony. Natomiast początek ostatecznego oswobodzenia następuje wraz
z pierwszymi, częściowo wolnymi wyborami, do których dochodzi 4 czerwca 1989 roku. Zatuszowana wcześniej historia, przelanej przez Polaków krwi za wolność kraju, zaczęła powoli dostrzegać światło dzienne. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bez sen. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie.